Witam, dzisiaj dalsza część naszego programowania. Dziś Wam pokażę, jak napisać samodzielnie bibliotekę taką, która załącza i wyłącza diodę. Pokażę Wam, skąd dorobić jeszcze odbieranie z czujnika, czyli po prostu przycisk 01. I pokażę Wam, jak się wysyła jakieś dane na naszego Raspberry Pi za pomocą SFTP. I plan pracy będzie taki, więc ja teraz powiem całość, jak to mniej więcej jest zrobione, a później Wam pokażę, jak to po prostu robić. Więc najpierw zrobimy sobie zwykły program, pokażę, jak kompilować pod Raspberry Pi'a, pokażę, czym są procesy, co to są procesy, skonfigurujemy SFTP i zrobimy własną bibliotekę, która załącza GPIO. I jak będziemy mieli własną bibliotekę, tak naprawdę będziemy potrafić zrobić każde dowolne urządzenie, bo 90% urządzeń to jest załączenie, wyłączenie czegoś, czyli na przykład diody i odbieranie z przycisku, a także obsługa szyny danych. Ja po prostu potem będę Wam pokazywał jakieś szyny dane, ale proste takie urządzenie jak inteligentny dom, alarm czy cokolwiek innego można zrobić za pomocą diody i przycisku, czyli naszym przyciskiem na przykład drzwi. Mamy kontraktron, jeśli drzwi zostały otworzone, to kontraktron został zamknięty albo otwarty i w tym momencie ten nasz przycisk przyjmuje inne wartości, tak, zmienia się z 0,1 albo z 1 na 0, zależy jak to tam elektronicznie podłączyliśmy. I wtedy to wysyła do naszego kodu i nasz kod robi coś z tym. I na przykład nasz kod może wysłać SMS-a, nasz kod może zapalić światło, nasz kod może jakiś alarm, włączyć wentylację. Czyli czy robimy alarm, czy inteligentny dom, czy system nawadniania, dokładnie to będzie działało tak samo i po dzisiejszym odcinku będziecie potrafić to zrobić samemu. Ok, pierwszy program. Jak zrobić pierwszy program? Pierwszy program wystarczy zrobić jakiś tam main i wyświetlić coś tam, na przykład witaj kwiecie, tak? Taki suchar od witaj świecie i skompilujemy go za pomocą GCC, za pomocą czegoś takiego, czyli pierw trzeba napisać jaki kompilator, plik wykonywalny, który będzie utworzony i jaki program kompilujemy. I będziemy chcieli otworzyć, jeśli będziemy w tym samym katalogu co nasz program, to robimy to /, kropka oznacza aktualny katalog. Jak będziemy chcieli go wykonać w tle, to będziemy tutaj ten znaczek ampersanta. Skonfigurujemy to za pomocą FileZilla. Ja pokażę skąd w sumie ściągnąć możecie sobie sami, ja pokażę jak to skonfigurować. Czyli wystarczy dodać nowy adres, nasz adres IP, wybrać protokół SFTP, przez jaki tryb normalny, Pi, Raspberry. Połącz i jedziemy dalej. Program będzie się składał tak. Chcemy zapalić diodę. Ja Wam ostatnio pokazywałem, jak zapalić diodę za pomocą konsoli. Za pomocą konsoli musieliśmy wysłać do pliku export zmienną, którą, czyli tutaj akurat robiliśmy 17, czyli wysłaliśmy 17 do eksport, wtedy utworzył nam się tak katalog GPIO 17, w tym katalogu był plik direction i do tego pliku direction trzeba było wysłać out, żeby on był jako dioda, czyli żeby on był wyjściem. Następnie ustalaliśmy poprzez plik wartość, value, tutaj 0 albo 1 to było napięcie albo brak napięcia i dioda się świeciła albo się nie świeciła. W przypadku i nasz program, zobaczcie, że tutaj ma pętlę nieskończoną, tego nawet nie trzeba by tutaj dawać i ten program by już działał, ale my chcemy zrobić kilka jeszcze rzeczy. Ja powiem, co to są sygnały, czyli nasz system operacyjny ma łączy się z jądrem i system operacyjny ma coś takiego jak procesy, czyli system operacyjny może mieć odpalone kilka programów i te kilka programów dzieli nasz procesor, po prostu wykonuje się, dzieląc po prostu szybkość tego procesora. Czyli na chwilę procesor wykonuje to, zatrzymuje się, wykonuje coś następnego, zatrzymuje się, wykonuje coś następnego. I tak to wyglądało w procesorach jednorodzeniowych i tak, do takich mamy tutaj do czynienia z takimi procesorami. Więc sygnały to jest coś takiego, co system mówi, czyli na przykład można ten proces ubić, czyli go zabić, sygnał terminate, albo tutaj SIGID, to jest jak naciśniemy Ctrl-C, to wtedy on wywołuje, że zamknięcie jest poprzez naciśnięcie Ctrl-C. Ja Wam pokażę, jak takie funkcje sobie tutaj zrobić. No i tutaj oczywiście oczywiście tutaj sobie to zrobimy. Ok, funkcja export. Funkcja export, wiemy, że wszystko w Linuxie jest plikiem i ja Wam pokazałem, że w syst class GPIO jest ten plik export, który jest odpowiedzialny za te nasze GPIO. I tutaj to jest ta funkcja, gdzie jak piszemy 17, to zobaczcie, że on tak naprawdę do tego pliku zapisuje wartość stąd, czyli tą naszą 17. I tyle. Jak zapiszę już 17, to możemy, to on tworzy ten katalog GPIO. Możemy poprzez unexport wysłać do pliku unexport 17 i po prostu zniszczyć te katalogi. To będzie nam potrzebne przy tym, jak będziemy wywoływać Ctrl-C, żeby usunąć to, co stworzyliśmy. Funkcja setGPIO ustawia wartość, czyli zobaczcie, że w systemie syst class GPIO stworzony został katalog GPIO o nazwie tutaj GPIO pin, czyli w naszym przypadku będzie 17 i tam jest plik value i ta wartość tutaj jest zapisywana, czyli to 0, 1, które tutaj wpisujemy 0 albo 1, to jest zapisywane do tego pliku wartość. No to jest działanie na plikach, to już wcześniej chyba pokazywałem, jak nie to na pewno na stronie pokazywałem. Funkcja direction. Dokładnie to samo, tylko że wybieramy tutaj w katalog GPIO 17 plik direction i tutaj zapisujemy to, co tutaj, czyli albo out, albo in do tego pliku, czy ten plik może być albo przyciskiem, albo diodą. No i to funkcje kończące. Funkcje kończące mamy tutaj signal kill i signal Ctrl-C. Ctrl i C, tak? Czyli podczas tego wykonywania niszczymy tak naprawdę tą naszą diodę, którą otworzyliśmy, czyli ten GPIO 17, żeby tych katalogów nie było. No i tyle. I wysyłamy komunikat, że tutaj załączone zostało poprzez terminate, czyli jak zabijemy proces, to wyśle się to. Jak zrobimy Ctrl C, to wyświetli się ten komunikat. I ja Wam to teraz pokażę. To jest ten kod. Ten kod to jest kod, jak weźmiecie u mnie na stronie, weźmiecie tutaj Linux i w devkit 8000, pierwszy program. Tutaj jest, kogo trzeba trochę poprzerabiać, tak jak właśnie Wam pokazałem. Bo tu jest od razu jeszcze na przycisk i tutaj by trzeba było po prostu inne nasze GPIO wstawić w tu define. I ten kod jest, że jak naciśniemy, to ten... Ja chcę tylko zapalić, tak? Jak ktoś będzie chciał, to tutaj sobie to poprzerabia. Jakby jakieś pytania tu najwyżej dacie w komentarzach, czy coś tam. Ok, wchodzimy na naszego Raspberry. O, tutaj ja sobie to pozamykam. O, tutaj widzę, że sobie robiłem wcześniej. Ok, czyli robimy pierwszy plik empty file program.c. Program.c możecie zobaczyć, jak klikniemy teraz dwa razy, to otworzy nam się jakiś tam edytor tekstu. My chcemy co zrobić? Chcemy zrobić instrukcję main, która nie będzie nic zwracała, dlatego robimy void main. Parametry, też żadnych parametrów nie chcemy, możemy wpisać void, możemy pewnie nic. I chcemy wyświetlić printf i chcemy wyświetlić jakiś tam witaj kwiecie i chcemy przejść do następnej linii. Poprzez teraz zapisanie save otwieramy sobie konsolę. Może sobie to przybliżymy. Tak, czyli napisaliśmy sobie coś takiego. Ładnie jakoś tutaj poukładajmy to może, żeby to wszystko było bliżej. I teraz tak, wchodzimy, jesteśmy w katalogu głównym, więc wchodzimy cd, home, pi, desktop, patrzymy, jest nasz program. Chcemy go skompilować, czyli no, pokażę Wam, że tutaj pokaże się plik gcc-o. Bierzemy teraz nazwę, jaki ma się nazywać nasz program wykonywalny, czyli na przykład program, bez żadnego rozszerzenia. I teraz jaki chcemy plik skompilować? My chcemy program.c. Zobaczcie, że on tutaj otworzył nam program wykonywalny, ale tutaj dał jakiś warning. Nas nie obchodzi, bo chcemy tylko, żeby to wyświetlić na chwilę, więc tutaj nas nie obchodzi ten warning. I teraz tak, jesteśmy w katalogu, zobaczcie, że jesteśmy w tym katalogu, tu powstał ten plik. Żeby odpalić go i jesteśmy w tym katalogu, używamy gwiazdki, czyli kropki. Kropka to jest bieżący katalog, kropka, kropka to jest katalog poprzedni, więc nasz katalog i program. Pach, witaj kwiecie, tak? I koniec. On się szybko zakończył, ponieważ zakończył pach i koniec. Co by się stało, jak ja bym dał tutaj pętlę nieskończoną? Czyli zrobiłbym na przykład jakiegoś while'a. 1. I tutaj wszystko to zapętlił. Tak, czyli to wszystko jest w while'u. Robimy sobie to save. Kompilujemy. Zobaczmy. Kompilujemy. I odpalamy teraz ten program. Zobaczcie, że teraz ten program się nie kończy. Ciągle wywala nam witaj kwiecie. I tutaj oczywiście pewnie 100% prawie zużycia procesora. Czasem jak zapętlimy taki program, no to niestety, ale trzeba będzie go ubić. Co to znaczy ubić? To znaczy go po prostu zabić, żeby jak jesteście nowi w Linuxie, to polecam Wam tutaj wejść na moją stronkę i tutaj podstawowe polecenia. Czyli tutaj weźmiemy sobie podstawowe polecenia Linuxowe i tutaj jest opis do tego, co, jak, gdzie. I nas interesuje tutaj polecenie PS, o tutaj, tak to w poleceniach z procesów. Polecenie PS i kill. PS wyświetli nam, czyli tutaj jest polecenie PS, aux. Czyli teraz zobaczcie, że tam ciągle tutaj to się wyświetla. PS-aux z drugiej konsoli robimy. Ol, boli strasznie. Za bardzo mam ściągnięte. Dobra, robimy tak. Okej. I teraz jeszcze raz to PS-aux. I zobaczmy teraz, że wyświetliły nam się wszystkie procesy. Czym są procesy? To są programy, które uruchamiane są w naszym systemie operacyjnym, żeby nasz system w ogóle mógł działać. Zobaczcie, że tutaj jest program. Program tu, gdzie jesteśmy, tak? Czyli on został odpalony przez użytkownika Pi i to jest jego numer. Ten program oczywiście można zabić. Zobaczcie, że samo PS-aux też dostało swój PID, też dostał swój numer identyfikacyjny i można by oczywiście po wykonaniu i tak on się zamknął, ale można by też go zabić. Żeby zamknąć ten program, używamy polecenia kill, czyli po prostu zabijamy program i teraz musimy wziąć numer, czyli 2728. 2728. Pach. Zobaczcie, że tutaj został terminate, tak? Czyli został tutaj powstrzymany nasz proces i teraz tego procesu już nie ma. Jak weźmiemy sobie PS-aux, to już nie ma. Jak nam się jakieś programy będą zapętlać i będzie to jakoś działało, to właśnie tak się ich pozbywamy, więc tutaj dobrze sobie mieć nawet dwie konsole. I to chyba najważniejsze rzeczy z tego. Ok, konfigurujemy teraz naszego FileZilla. FileZilla powinna wyglądać tak. Nie instaluję nigdy nowych wersji dla zasady. I żeby w naszej FileZilli coś zrobić, to tutaj możemy sobie wybrać. I ja tutaj mam prezentacja Linux. Usuńmy, zróbmy sobie na nowo. Nowy adres. Robimy sobie adres, który nam potrzeba. Adres będzie to na szkolenia. Tak. Nasz adres IP naszego Raspberry Pi jest 192.168.1.103. My łączymy się poprzez protokół SSH. SSH obsługuje też SFTP, czyli po prostu wybierając tutaj ten protokół, on już będzie wiedział, jaki port dodać. Bierzemy normalny, nasz użytkownik to Pi i Raspberry przez dwa ry i robimy połącz. Wywala nam tutaj komunikat, jeśli chcemy, żeby on tam wywalał, to zaznaczamy, żeby pamiętał. Robimy OK i zobaczcie, teraz mamy tutaj nasz Raspberry Pi. Tutaj widać, że jesteśmy w katalogu Home, Pi, ponieważ użytkownik Pi właśnie był robiony. I desktop. Jak wejdziemy desktop, to zobaczcie, że mamy nasz program, który był przed chwilą stworzony. OK, i teraz tak, ja bym chciał z prezentacji, czasem to jest wygodne, przesyłanie danych. Ja sobie zrobię, tutaj skopiuję, przygotowałem to sobie wcześniej i tutaj stworzyłem sobie właśnie ten plik, który jest tutaj, czyli to jest dokładnie to z tej strony, tylko przerobione. Zobaczcie, że jest przerobione, tutaj jest 17 i przycisk 18 i wybrane są tylko, to jest nasz program główny, czyli jest dokładnie to, co w prezentacji, czyli hello kwiecie i tutaj jaka dioda ma się zapalić i po prostu ona będzie zapalona. OK, zapamiętuję, wchodzę do, tutaj odświeżam, biorę, szukam nasz program CC i go tu wysyłam. Zobaczcie, że jak go tutaj wyślę, to automatycznie mi tutaj on się pokaże, tak? Czyli tutaj się automatycznie pokazał. Zróbmy porządek z tym. Zobaczmy, że to jest dokładnie ten program. I to jest dokładnie to, co przed chwilą Wam pokazywałem w prezentacji, czyli program main wyświetla tylko hello kwiecie, czeka aż ta procedura się wykona, czyli ten eksport GPIO, wrzuci nam to 17, następnie ustawia kierunek jako wyjście i ustawia 0. A to, co tutaj jest while'u, to jest tylko, czyli to jest tylko i wyłącznie nasze sygnały. Ja bym chciał Wam teraz zaprezentować, czyli robimy tutaj, nawet nic nie zmienialiśmy, nie trzeba. Robimy tutaj co? W jednym sobie tutaj procesy zrobimy, a w tym kompilujemy nasz program, czyli robimy znowu GCC - O. Tym razem też chcemy, żeby on się nazywał program, ten wykonywalny, ale tym razem nasz program nazywa się program cc.c. OK, mam nadzieję, że się skompilował się. Teraz my chcemy go odpalić. Pach. Zobaczmy, że on tutaj jest odpalony. Tutaj te błędy po otwarciu to jest dlatego, bo on musiał czekać. Jak czeka, to powtarzał ten błąd otwierania pliku. Zobaczmy, czy ten program jest. Ja widzę, że jest, bo się dioda świeci. ps-aux. Zobaczmy, że ten program tutaj działa. Jak ja tutaj zrobię Ctrl-C, to zobaczmy, dioda mi zgasła i wyświetlił się komunikat. Zamknąłeś proces hello za pomocą Ctrl-C, czyli nasz kod wskoczył tutaj. Nasz system podał mu signal int, ta procedura została wykonana, ta funkcja w sumie, i ta funkcja gdzieś jest na dole i zobaczcie, że ta funkcja to jest to. W tej funkcji ma unexport zrobić GPIO, czyli nie będzie już tego katalogu i tutaj ta dioda, jak nie będzie, to oczywiście zgaśnie i wyświetli się ten komunikat hello, zamknąłeś nas. I teraz tak, ja Wam pokażę, jak zrobić proces. Jak ja tutaj w tle uruchamiam, to korzystam z czegoś takiego. Zobaczcie, że pach i on, a tutaj nie będzie widać. Normalnie powinienem mieć tutaj dostęp do tego, do naszej konsolki z powrotem. Zobaczmy teraz, że program dalej działa. Ja widzę, że dioda się świeci, ale tym razem ja bym chciał Wam pokazać, że jak wejdziemy w katalog sys i tutaj weźmiemy podpowiedzi, co tam klas i GPIO, to zobaczmy, że w tym katalogu w tym momencie jest nasz GPIO 17, ponieważ on teraz działa, bo widzę, że się dioda świeci. Za chwilę Wam to pokażę na filmie. I jak wejdziemy sobie do TCD 17, GPIO 17, to tutaj oczywiście są te wszystkie pliki, które Wam pokazywałem i na tych to działania się robi. Dobra, cofamy się, zróbmy ls i zobaczmy teraz, zabijmy teraz ten proces poprzez po prostu kill. ps-aux. Zobaczmy numer to 2810. Zobaczmy teraz, pach, dioda zgasła. Hello kwiecie, zabiłeś proces hello i zwolniłeś GPIO. Zobaczmy teraz, czy ls, czy jest GPIO 17. Nie ma, czyli on użył tej procedury tutaj unexport. Procedura, tutaj dokładnie dla tej diody, unexport wrzuciła 17 do pliku unexport i zniszczyła te katalogi. No tak to mniej więcej działa. Ja Wam teraz nagram filmik, jak to wygląda z zewnątrz, czyli tutaj to nasze zapalanie, i tak dalej. Tak to wygląda z zewnątrz, czyli tutaj mamy nasz kod, który zaraz uruchomię, czyli ten ./program. I teraz zobaczcie, jak ja wcisnę Enter i go uruchomię, to dioda zacznie świecić. OK, świeci. Jak teraz nacisnę Ctrl-C, to dioda gaśnie. No i to chciałem Wam pokazać. Dzięki za uwagę. Teraz możecie zrobić własną inżynierkę na Raspberry Pi. Do następnego.